coś, co właściwie nas cieszy. Stary wiersz z 1936 roku. Raz do gazety słowo niebieskie, skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie, przyszedł maluśki staruszek z pieskiem, skumbrie w tomacie, pstrąg. I oto mówimy sobie, ale poczekaj, co w tym satyrycznym, bardzo dowcipnym wierszu za sposobów wersyfikacyjnych użył poeta? Raz do gazety. Aha, pięć. Słowo niebieskie. Dziesięciozgłoskowiec. Rzadko spotykany w poetyce polskiej, ale jest. Jak to w poetyce polskiej rzadko spotykany? No bo przecież on w tym roku był także, jak i w ostatnim roku swego życia, czeladnikiem u Kochanowskiego. Jeżeli sobie pomyślisz, że jest to raz do gazety, trochę amfibrach, słowo niebieskie. Zaraz. Znaczy do czego dowiązuje poeta? Ale oczywiście do Jana Kochanowskiego. A zaraz do Jana Kochanowskiego. Znaczy to nie jest byle jaki wierszyk o staruszku, co przyszedł do redakcji. Tylko popatrz, musimy wyciągnąć naszą własną wiedzę o politycznych i społecznych wierszach Kochanowskiego. Znaczy co? No jak to? Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie. Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono. No tak, bo Kochanowski sprzed laty, ale mówi dzisiaj do sali sejmowej i zbioru ludzi, którzy mają naprawiać Rzeczpospolitą. Aha, więc nawet tak. A dlaczego właśnie do redakcji? No można by powiedzieć, że poeta uprzedził swoją wiedzę o przyszłości. Nasz dzień. Przecież to jest słynna czwarta władza na dziś. A do kogo miał przyjść, jeżeli miał kłopoty z Polską? Raz do gazety słowo niebieskie, skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie. Przyszedł maluśki staruszek z pieskiem, skumbrie w tomacie, pstrąg. Kto pan jest? Mów pan, chodź pod sekretem. Przepraszam, bo aż dzisiaj muszę się uśmiechnąć, bo przecież jak gdyby przyszedł do IPN-u, nie? Kto pan jest? Mów pan, choć pod sekretem, skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie. Ja jestem król, Władysław Łokietek, skumbrie w tomacie, pstrąg. Długo siedziałem, mówi w tej grocie, skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie. Idę na Polskę robić porządek, skumbrie w tomacie, pstrąg. Zaraza rośnie świątek i piątek. Jak to? To kiedy to pisane mówiłeś? W 36? To dlaczego on mówi? Zaraza rośnie świątek i piątek, skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie. Idę na Polskę robić porządek, skumbrie w tomacie, pstrąg. Na to naczelny kichnął redaktor, skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie. I po namyśle powiedział, jak to? Skumbrie w tomacie, pstrąg. Chce pan naprawiać błędy systemu? No i znowu muszę, jeżeli chcę naprawiać błędy systemu, to znaczy chcę budować czwartą RP, tak? Znowu, dobry poeta jest zawsze prorokiem. Chce pan naprawiać błędy systemu? Skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie. Był tu już taki, 10 lat temu. Skumbrie w tomacie, pstrąg. Także szlachetny strzelał, nie wyszło, skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie. Krew się polała, a potem wyschło, skumbrie w tomacie, pstrąg. Ach, co pan mówi, jęknął Łokietek. Tak, no a gdy recytowałem ten wiersz w rozmaite dziesięciolecia polskiej współczesnej historii, którą przeżywałem razem z wami,
miałem najrozmaitsze reakcje i wielkie oklaski, że był tu już taki 10 lat temu. Oczywiście wszyscy krzyczeli, byli i tacy, którzy przychodzili do mnie. Zmienił pan te 10 lat, to pan tak specjalnie dopisał. Mówię, nie, naprawdę. No i tak odchodzili z własną wiedzą, że mówię nieprawdę. Gdy tymczasem poeta pięknie używa wersyfikacji Jana Kochanowskiego, aby zapisać nam na dziś swoją wiedzę o przyszłości. Każdy dobry wiersz jest jakimś tam proroctwem.